Dzień dobry. Dzisiaj czwartek, 4 marca. Czytam jeden z tekstów przeznaczonych na dzisiaj, tekst starotestamentowy z Księgi proroka Jeremiasza z 29 rozdziału, 11 wiersza. Ja wiem, jakie myśli mam o was, mówi Pan. Myśli o pokoju, a nie o niedoli, aby zgotować wam przyszłość i natchnąć nadzieją. Drodzy, pozwólcie, że z dzisiejszych tekstów skupię się tylko na tym jednym. A to dlatego, że jest on mi szczególnie bliski. Ponieważ jest on moim mottem życiowym, które towarzyszy mi w różnych sytuacjach w moim życiu. Jest on także wyryty na mojej obrączce ślubnej, a więc też to motto cały czas jest ze mną. Słowa przekazane przez Jeremiasza są fragmentem listu, jaki prorok napisał do Izraelitów przebywających po przegranej wojnie na wygnaniu w dalekim Babilonie. W życiu tych ludzi, wygnańców, na długi czas zapanował strach i niepokój. Pozbawieni ojczyzny, zmuszeni do porzucenia majątku swojego życia, w rozpaczy po utracie bliskich, wyrwani ze swej codzienności, musieli mierzyć się z nową sytuacją, która z pewnością napawała ich przerażeniem. Być może wielu z nich myślało, nie ma już dla nas żadnej nadziei, nie ma żadnej przyszłości, żadnego ratunku, przegraliśmy życie, Bóg nas opuścił. Ale drodzy, zobaczcie, to właśnie do takich ludzi Bóg mówi ustami proroka. Ja wiem, jakie myśli mam o was, myśli o pokoju, a nie o niedoli, aby zgotować wam przyszłość i natchnąć nadzieją. Dla mnie jest to niesamowite, jak bardzo, pomimo tego, że sytuacje, w jakich się znajdujemy, są różne, to te emocje, uczucia i myśli starożytnych Izraelitów mogą nam być dzisiaj niesamowicie bliskie. No bo pomyślcie, drodzy, o chwilach, kiedy to my czujemy się bezsilni, kiedy czujemy się ograbieni z nadziei oraz przepełnieni strachem i niepokojem, niepewnością o jutro. Myślę, że doskonale to znamy z bieżącej sytuacji, w jakiej się znajdujemy. Ale w swoich słowach Bóg zapewniał Izraelitów, a dziś także i nas zapewnia, że dana sytuacja, z którą się mierzymy, nie będzie trwać wiecznie, że w końcu dobiegnie końca. I to bez względu na to, jak samotni, pokonani albo rozbici dzisiaj się czujemy. To te słowa zapewniają nas, że Bóg o nas myśli, że jesteśmy dla Niego ważni, że On chce być przy nas, towarzyszyć nam w każdej chwili naszego życia, a zwłaszcza w tej najciemniejszej. Mimo że może aktualnie Go nie czujemy, nie widzimy Bożego działania, to Bóg cały czas jest blisko, tuż obok nas, po to, żeby dać nam pokój i natchnąć nas nadzieją. Żeby pokazać, że jest ktoś, kto o nas myśli, ktoś, komu na nas zależy, ktoś, kto się nami przejmuje, wbrew temu, co może mówić świat czy otoczenie, w jakim się znajdujemy. Drodzy, czy może być w życiu coś bardziej fundamentalnego niż świadomość, że jesteśmy dla kogoś ważni? Pamiętam, jak te słowa z 29 rozdziału listu do Jeremiasza były mi bliskie w najróżniejszych chwilach mojego życia. Z jednej strony chwilach obawy, pełnych lęku przed tym, co ma nadejść, przed przyszłością, przed niepewnością, która ona ze sobą niesie. Z drugiej strony w chwilach smutku i żałoby po stracie bliskich osób. Ale te słowa towarzyszyły mi także wtedy, kiedy rozpoczynałem nowe rozdziały w moim życiu, kiedy brałem ślub, albo kiedy zostawałem duchownym, byłem ordynowany na duchownego. Dla mnie osobiście są to najbardziej niezwykłe słowa niezwykłej obietnicy, mówiącej o tym, że cokolwiek by się nie działo, to Bóg cały czas jest ze mną. On ciągle o mnie myśli i chce dać mi nadzieję i pokój, bym mógł przetrzymać tę ciemną dolinę, w której przyszło mi się znajdować. Dolinę strachu, albo niepewności, albo lęku. Drodzy, mam nadzieję, że te słowa, o których dzisiaj tyle mówimy, staną się także dla was źródłem nadziei i pokoju w czasach beznadziei i braku pokoju. Amen. Zostańcie z Panem Bogiem. Dobrego, błogosławionego dnia.